Zabezpieczono wyrobisko, w którym prawdopodobnie nielegalnie pracowali biedaszybnicy. Nielegalne wyrobisko znajdowało się przy ulicy Sztygarskiej w Wałbrzychu. Na miejscu pracowała grupa poszukiwawczo-ratownicza Wałbrzyskiej Straży Pożarnej. W środku nie znaleziono nikogo. Wyrobisko zostało zasypane. 4 minuty, kilka ćwiczeń i już wiemy, w jakiej jesteśmy formie. Klub City Fit organizuje darmowe pomiary sprawności dla szkół ponadpodstawowych za pomocą specjalnej maszyny. Ja jestem akurat nauczycielem w zespole szkół politechnicznych w energetyku, więc wiem, jak dużo młodzież spędza czasu przy komputerach. Taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj tutaj, jest świetną alternatywą do tego, aby poprawić swoją kondycję. Myślę, że dla nich dzisiaj jest to też idealna sytuacja, bo to, co często mówią i rodzice, i nauczyciele, nie do końca do nich dociera, prawda? Natomiast wynik, który pokaże ta oto maszyna, no nie da się go chyba tutaj za bardzo oszukać. Akcja ma na celu promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży i docelowo ma trafić do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Wałbrzychu. Na uczestników czekają karnety do klubu. Likwidacja urzędów wojewódzkich, więcej pieniędzy w samorządach, dłużej czynne świetlice w szkołach, wielotorowe wsparcie dla seniorów i czystsze powietrze. Takie są najważniejsze nowe założenia programowe Platformy Obywatelskiej. Nie będzie urzędów wojewódzkich, nie będzie tych dziwnych organizacji, fundacji, agencji rządowych i nie będzie też absurdalnych ograniczeń. A co będzie? Będzie więcej pieniędzy w samorządzie poprzez to, że pieniądze z PIT-u i z CIT-u zostają w samorządach. Kolejnym pomysłem są dłużej czynne świetlice w szkołach. Będzie lepsza szkoła organizowana przez samorząd. Oczywiście ramy programowe i program będzie centralnie opracowywany, natomiast później jak szkoła będzie zorganizowana, o tym będzie decydował samorząd wspólnie z rodzicami, z nauczycielami. PO chce także odpowiedniej opieki dla osób niepełnosprawnych, w tym zorganizowania im rehabilitacji.